Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Tydzień temu widziałeś aplikację Blue & Green Ceramic Coat 2K. Etap pierwszy. Zostało mi jej naprawdę dużo. To odkład... A, tu położę pod, żeby mnie nie korciło. Przepraszam. Teraz tak. Przechodzimy do dwójeczki. I tutaj zaraz internety będę się wspomagał. No właśnie dostałem wiadomość, że wysyłka jutro, w piątek dostawa, super, lampy do auta, panie, gruba sprawa, myślę, że jedyne w Polsce, jeżeli chodzi o lampy do A4B8, tak, będzie tam full bilet i te inne historie. Teraz tak, internety i wpisujemy Ceramic Coat Blue & Green i tu mamy drugi, tu mamy jedynka, dwójeczka i czytamy. No dobrze, zastosowanie. Powierzchnia musi być oczyszczona ruchami krzyżowymi i pozostaw kilka minut w zależności od temperatury otoczenia, podobnie jak w jedynce. Teraz tak, krzyżowa, zostaw na kilka minut w zależności od temperatury otoczenia, następnie dotrzyj powłokę miękką ściereczką z mikrofibry. Aby usunąć wszelkie smugi, weź pod uwagę, że Ceramic Coat 2K, etap drugi, jest twardsza i bardziej gęsta niż Ceramic Coat 2K, etap pierwszy. Czas utwardzenia powłoki to około 2 godziny w temperaturze pokojowej. Świetnie. Szybko. Pokojowy. W tym czasie nie narażaj go na czynniki zewnętrzne. Zakurzenie czy dotyk. Dla uzyskania lepszych efektów zostaw powłokę do utwardzenia przez 24 godziny. Nie nakładaj więcej niż jednej warstwy Ceramic Coat 2K Step 2. Powłoka stanie się wtedy mglista i utracimy efekt naszej dotychczasowej pracy. Czyli powłoka, jeżeli już stwardnieje, jak będziesz chciał położyć kolejną, niestety, ale ją przymulisz. No dobrze, słuchaj. W tamtym tygodniu wąchałem jedyneczkę i wąchałem dwójeczkę. Ta powłoka, dwójeczka, zapachem przypomina już mi takie typowe powłoki. Już takie typowe powłoki, które już wcześniej kładłem, taka... Tak, ta baza taka rozpuszczalnikowa, tamta naprawdę przyjemnie pachniała. Ta powłoka też tak, jakbym już nią pracował. Zobaczymy, jak będzie wyglądać współpraca tej powłoki. Oczywiście też założę sobie najpierw na kostkę, bo jednak paluchami, kurczę, źle mi się kładło. A może nie, tamto wykorzystam, bo mam do felg. Docierał będę FX Protect, zobaczymy, jak ta mikrofibra się sprawdzi, biała. Biała tam jakaś, kurczę, ze splotem. Mam nadzieję, że się sprawdzi, ale powinna się sprawdzić. No dobrze. Okej. Tam, taram, tam, 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 tam. O, boski, boski. Beztrąski. I pstryk. Łazisz. O, chodź tu, maleńki. Pięknie siedzisz. To co? I znowu zarzucam. Tak jak przy tamtej pewnie poleje się grubo i muszę pamiętać, żeby nie... O! A tutaj widzisz, tamta... O, gęścioch, rzeczywiście. Wow! Ho, ho, ho! No. O, ta zdecydowanie gęścia... Tak, oleista, gęściachna. Zobacz, widzisz to? Rewelacja. Takie powłoki to ja uwielbiam. O tak. Już wiem, że będzie zajebiście. Teraz tak. Odpuszczam tutaj ten środeczek. Tu jest położona jedynka w dwóch warstwach. Tu będziemy badać trwałość. Zobaczmy dwójeczka. Tak. I tutaj już mamy delikatny opór. Typowo oleista powłoka. Coś w stylu. Troszeczkę przypomina mi Neoxala 111. Którą już wycofał. Tak, tutaj olej, opór. Więc tutaj tej powłoki nie żałujemy. Ale aplikacja mi się bardziej podoba. Z tego względu, że ją czuję. Naprawdę. Tak jakbym ją równiej położył. I krzyżowo. I też widzę, że przysycha. Okej. Okay. Tak jak Neoxal robią się chmurki, chmureczki. O tak. I tu już dorzucam. Tu już dorzucam. Nie żałujemy. No tak, widać co? Oleistość jest straszna. Niesamowita, naprawdę. O, olej, klej.
Kurczę, z czym by ci to porównać? Naprawdę. Strasznie oleista i tutaj już mamy opór, więc tutaj uważamy na czarnych lakierach. Wiąże się to z porysowaniem. Pilnujemy tutaj. Dobra, ok. A, aplikacja popełniona. Więc co? Pyk. Stop. Resetuj. Tu aplikacja popełniona. Jakiś pyłek. I teraz tak. Nie będę chciał jej uzupełniać. Chcę położyć kolejną warstewkę. Zobaczymy, jak wydajność. A, widzisz. Wydajność sroga. Z tym, że cały czas opór. Zobacz. Cały czas nie dociskam, ale stawia taki opór. Jest gęsta. Kurczę. Ale wiesz co, widać. Widać, gdzie siedzi, a gdzie nie siedzi. Tutaj ewidentnie. Okej. I teraz tu w tę stronę. Tak, rozłożenie jest bardzo fajne, oleiste takie. I tu nie ma szansy, żebyś nie zauważył, że gdzieś nie zaaplikowałeś tej powłoki. Ta jej oleistość pozwala nam na dokładne rozłożenie. Zobacz, widzisz? Wydajność sroga. I tutaj widzę, że trzeba troszeczkę wolniej. Tamta powłoka, szybkie ruchy, a ja lubię takie powłoki właśnie. Takie powłoki lubię. Okej. Okay. Tu przy wydechu. Okej, okay, dobra. Zdejmuję. Słuchaj, zobacz. Tam musiałem co chwilę sobie pozwalać na to, żeby zamoczyć, nasączyć aplikator. A tutaj, zobacz, nasączyłem i jadę. Wydajność również sroga. O, teraz jak złożyłem, rewelacja. Mniejszy obszar pracy na panelu, jeżeli chodzi o pada i od razu idzie to luźniej. Ok, zakamarki i płetwa tutaj. O tym pamiętaj, dziadzia. Dobra, tu zakamarek. Zakamarki. Ok, i płetwa z tej strony tylko. Nie lecimy z tamtej. Ok, cały czas pracuję tym. O kurde, poleciałem z tej strony. Trudno. Słuchaj, mega oleista powłoka, zobacz. Ona jeszcze tu jest, kurde. Mega oleista powłoka. Dobra, to sobie pozwolę tutaj w zakamarkach pojechać. I ona siedzi. Także tutaj, jeżeli chodzi o pracę, można, widzę, długo poczekać, zanim się ją dotrze. Ok. Słuchaj, zaaplikowałem ją wszędzie. Wezmę teraz latarkę. To, żeby nie zapomnieć już, żeby nie zgarnąć tego. Rękawiczki od razu wezmę. Na później. Pyk. Przy docieraniu, żeby mieć czyste, nie przenosić tłuszczu na mikrofibrę. Słuchaj, zobacz, siedzi tłusto, naprawdę tłusto. Mega sierść od psa. Tak to jest, jak się, kurczę, ma trzy psy, z czego dwa mają sierść. No masakra. Chociaż ten jeden, o, tutaj mamy bez powłoki. Tu zobacz, o. Obydwie powłoki mają te takie właśnie mazy tęcze. Tak jak 111. Tego się nie boimy. Tego się nie boimy, ale wszędzie ją rozłożyłem równo. No dobrze, słuchaj. Kilka minut. Co my tu mamy? 3 minuty, pierwszy panel. Ok, docieramy pierwszy panel. Zobaczymy, jak się zachowa. Docieram pierwszy panel. Zobaczymy, jak się zachowa po 3 minutach powłoka, ale widzę, że to jest za krótko. Myślę, że zacznę zbieranie i sobie odpuszczę. Wydajność powłoki też jest sroga. Ja na początku myślałem, że trzeba będzie jej dużo. Nie. Tą powłoką pracując, zarzucasz ją na dzień dobry, srogo na aplikator i bardzo powolnymi ruchami. Są powłoki, które się kładzie płynnie, szybciutko. Tutaj nie, tutaj ją rozkładamy jak masełko i pracujemy powoli. Im wolniej, tym równiej. Także tutaj się nie śpieszymy, co jest też fajne. Co jest też fajne. No dobra, zobaczmy, co nam tutaj Funky Witch, kurczę. FX Protect, mi się już te firmy mylą. W dotyku, zajebista. Fajna, fajny splot, może być konkret. Zobaczmy. Słuchaj, teraz mamy 4 minuty, 4:10 dokładnie. I też zero docisku i słuchaj, pracuję nią. Rewelacja, o ja, ale masełko, słuchaj, miękkość, tak jak przy tamtej. Nie wiem, czy nie lepiej, słuchaj, nie wiem, czy nie lepiej, czy nie przyjemniej. Tamta dla mnie jakby troszeczkę tak zapłynnie,
A czy może tak, inaczej, ale zajebiście. Naprawdę. Jedna strona i druga dotrę. Jeszcze czuję delikatny opór, czyli gdzieś ta powłoka jeszcze siedzi. No i tutaj maskowanie to mamy w ogóle level ekspert. Nie wiem, czy to wina połączenia tych dwóch powłok. Ale uderzenie. Ojej. Kanapka z tymi powłokami miażdży. Ale uderzenie. Ja pierdzielę. Słuchaj, wszystkie rysy, które były, znikły. Zostały tylko te grubasy. Maskowanie, level mistrz. Lakier mega mokry. Mega mokry lakier, słuchaj. Okej. Zajebiście. Dobra, teraz tak, tutaj przechodzę. Tu mamy 5,35 od aplikacji i też tu ściutko. Tam to dam 10 minut. Zobaczymy, co będzie po 10 minutach. Słuchaj, bezproblemowo. Rewelacja. Piękna współpraca. I takie coś to lubię. Miękka aplikacja, miękkie docieranie. No, maskowanie tu jest po prostu masakryczne, naprawdę. Ale jeszcze, przeniosłem tutaj, widzisz? Czyli co? Jedna strona rozprowadza powłokę, druga strona zbiera, i tu muszę wrócić. I słabiutko odwracam mikrofibrę. Bardzo uzupełnia mikrofibrę przez tą swoją gęstość. Nie wiem, czy nie będę musiał wskoczyć też z drugą. Ale też zero docisku i słuchaj, współpraca jest piękna. Idealnie. No jak z maskowaniem? Jest dobre. Naprawdę. Ta powłoka maskuje niesamowicie. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że połączyłem te dwie powłoki, ale razem są bezlitosne, widzę. Poczekaj. Teraz tak. Okej. Tu jeszcze. Okej. I tu zakamarki muszę uważać. Dobra. Tu muszę też uważać zakamarki. Okej. I płetwa tu. Pamiętam, że tu posmarowałem, to muszę pozbierać niestety. Okej. I teraz tak, uderzenie. Tu jest ciemniej. Czyli ta powłoka mega przyciemnia. Ta jest. Jedynka dodaje szklistości, ta dodaje, wiesz co, połysku i takiego mokrego uderzenia. Wspólnie robią mega pierdolnięcie, naprawdę. Coś niebywałego. Super. Ale to siedzi. Ojej. Grubo. Bardzo jaram się. Jaram się wykończeniem tutaj. Naprawdę mokro, na czarnym. Naprawdę miodzio. I do tego jeszcze to maskowanie. Super. Dobra. Ile mamy? 8 minut, słuchaj. I teraz tak, gdzieniegdzie ta powłoka, widzę, straciła już tą tęczę, tak jakby się ta tęcza jakby znikała. Widzę. I zobaczymy teraz, co będzie ze zbieraniem powłoki. Też bez problemu. Słuchaj, tu mam wrażenie, że to w ogóle. No kurczę, no zobacz. Czarny, upierdliwy unilakier. Piano, można powiedzieć, o tak uderzmy, o, piano black niech będzie. Unilakier i zobacz, jest ogień. I zero problemu. Docieram cały czas jedną stroną, żeby. O, tutaj czuję delikatny opór, ale nie walczę z nim. Czyli 8 minut to już może być za długo. Maksymalnie, moim zdaniem, 5 minut przy temperaturze 15 stopni. Przy temperaturze 20 stopni plus proponuję 3 minuty i jedziemy z bałaganem. Ale uderzenie. O ja. No na czarnym Muni robi, kurczę, naprawdę masakrę. Ojej. Tu jest fajnie, tu jest połysk, ale tu. O ja. Ale się jaram. Zajebiste połączenie. Zajebiste. Naprawdę. Dobra. No bo zaraz dojdę. Spokojnie, bez emocji. Zrób, co masz zrobić, dziadzia, i nie kombinuj. Płetwy te sprawy.
Okej. Bezproblemowa powłoka, zobacz. Naprawdę. I tak, z jej gęstością nie walczymy. Poddajemy się jej, czyli cały czas mięciutko ją zbieramy, nie śpieszymy się. Ta powłoka pozwala nam na to, żeby z nią współpracować. Ona tak jakby do ciebie mówiła, słuchaj, nie śpiesz się, nie ma sensu, zbierz mnie powolutku, a zobaczysz za chwilę efekt. I rzeczywiście tak jest. Odwracam mikrofibrę i lecę, słuchaj, od początku. O, tak. Teraz już finish. Ojej. Także polecam tak właśnie, zebrać jedną mikrofibrą i kolejną, tak jakby dotrzeć powłokę. Słuchaj, dawno mnie tak nic nie urzekło, jeżeli chodzi o powłoki. Takie wykończenie woskowe, bym powiedział. Kurde, czy ty to widzisz? No, tu jest fajnie, tu jest przyjemnie. Widać, że tak jest jaśniej, ale tu ta głębia, ten kolor taki się zrobił taki mokry. No i no naprawdę, pierdolnięcie jest zdrowe. No. Bardzo ładnie. Połączenie niesamowite. Nie wiem, jak ta powłoka samodzielnie usiądzie. Może kiedyś sprawdzę. Ale tutaj w połączeniu z jedynką jest ogień. I zobacz. I wracam. O, teraz już tylko docieranko. Jak czujesz opór, odwracasz. I już jest. O, mistrzostwo. Super. Z tej strony sobie jeszcze pozwolę. OK. Dobra. I odwracam, żeby dotrzeć znowu z suchą mikrofibrą. I nie walczę, nie dociskam. Poddaję się tej powłoce. Jak czuję opór, to odwracam mikrofibrę. O, tu jeszcze zapomniałem. OK. Dobra. Tutaj nie wyjeżdżamy. Tutaj nie byliśmy z tą powłoką. OK. No bomba. Naprawdę bomba. Teraz tak, będę chciał sprawdzić te rysy, gdzie były największe, jeżeli chodzi o maskowanie. Nie wiem, czy to jest naprawdę zaleta tych dwóch powłok, ale myślę, że one się jakoś wspólnie uzupełniają. Myślę, że jedynka dodaje... O, tu jeszcze mi się, widzisz, ciągnie. No to co, odwracam mikrofibrę i jadę. Nie wiem, czy to jest zaleta tych dwóch powłok, czy tej dwójki, ale myślę, że one ze sobą jakoś współgrają sprytnie. Jakbym miał wybrać, jeżeli chodzi o powłoki do aplikacji i do zabawy, to zależy. Kurczę. Znaczy, tu jest fajnie, bo moim zdaniem mamy dwie opcje. Jedynka, idziemy w połysk. To jest taka lekka powłoka. Znaczy, ta też można powiedzieć, że jeżeli chodzi o aplikację i docieranie, to zero problemu. Jedynka, super połysk. Dwójeczka, przyciemnienie z fajnym połyskiem. Troszeczkę taka Leica One. Właśnie, w tę stronę bym uderzył. Z tym, że ta moim zdaniem mocniej przyciemnie. Tutaj połysk do przyciemnienia, to tutaj bardziej mamy przyciemnienie. I teraz tak, idę tutaj i chcę zobaczyć, tak, no przyciemnie, no. Ewidentnie. Naprawdę, ojej, jak maskuje. Obrzydliwie, obrzydliwie fajnie. Rewelacja, rewelacja. Osobiście, jakbym miał aplikować tą powłokę, to widzę, że z tą jedynką współgra świetnie. Sama w sobie też ta oleistość i to nakładanie, naprawdę rewelacja. No dobra, słuchaj, no co, ja tutaj więcej nie będę nic kombinował. Powłokę dotarłem. Teraz tylko sprawdzę, czy wszędzie jest idealnie, nie ma smug. Nigdzie, bez problemu. Żadnej smuszki. Żadnego niechcianego efektu. Po prostu idealnie. Pff. O kurczę. No to powiem ci, że gruba konkurencja dla rodzimych powłok. Teraz tylko chodzi o trwałość. Cena, nie pamiętam jaka tam była, zaraz sprawdzę i ci powiem, jak cenowo to wygląda w roku 2022 październik, bo być może, że za 7 miesięcy ta cena może się dużo zmienić, jeżeli chodzi o rosnącą inflację. Idzie jak dzik w maliny. Inflacja, więc kurczę, może być grubo. Ale jeszcze mam niedosyt pod tytułem dotarcie. Ja jeszcze wezmę mikrofibrę i postaram się jeszcze raz ją dotrzeć. Teraz tak. Opis, cena. No tak, ale cena co? No i... No i nie mam ceny. A ja bym chciał ceny. No to są powłoki, ale nie takie, jakbym chciał.
Wszystko wyskakuje polskie. No tak, jakaś zagraniczna strona, ale zróbmy inaczej, zakupy. No i słuchaj, nie ma tej powłoki. Więc jedyne co, to mogę cię wysłać do sklepu, jak on się nazywa, kurczę. A Klin coś tam, kurczę, pręte, terente. Zresztą widzisz, szukaj tej strony, no i najlepiej z przedstawicielem albo ktoś. A myślę, że ta osoba się odezwie pewnie pod filmem. Nie wiem, nie pamiętam, czy to nie jest Tomasz. Właśnie, chyba Tomasz Nowak bodajże. Tak, dokładnie. Od niego chyba mam te wszystkie lejgi i właśnie Blue and Green ze Szwecji. No dobra, słuchaj, teraz tak, żeby nie przedłużać, wziąć jeszcze jedną i dotrzeć. A nie, zostawię. Jest dobrze, nie ma co przeginać, nie kombinuję, nie ma smug. Teraz tak, grube rysy, takie mega grube zostały, ale drobnice to w ogóle wycięło. Jeżeli chodzi o aplikację, moim zdaniem powłoka raczej do ciemnych lakierów. Z czarnego Uni zrobi kurczę miazgę. W połączeniu z jedynką to już jest kosmos. Naprawdę, no, to jak to siedzi, to jest coś niebywałego. No, ogień. No tutaj po prostu, no jest ta różnica, jest. No, tutaj widać ewidentnie jest tak, idzie w połysk, tu idzie w takie, kurczę, można powiedzieć, w mokre uderzenie. Tak, połysk z przyciemnieniem jest tak niby zrównoważony, ale bardziej moim zdaniem jest tak, kurczę, mokro. O, w mokry, taki fajny, przyjemny. Zamaskowało cudownie. Naprawdę maskowanie jest bardzo przyjemne. Teraz tak, praca tą powłoką. Idealna. Nie walcz z tą powłoką. Zaaplikuj sobie na początek srogo na sudę i powoli. Nie śpiesz się. To nie jest powłoka, która wymaga, tak jak tamtą mogłem sobie jechać, bo ona taka płynna, mięciutko, fajnie, przyjemnie. Tutaj nie walczymy z nią. Powoli, jak czujesz, że robi się za tempo, zwalniasz. Zwalniasz sobie i powolutku rozprowadzasz. I ta powłoka się pięknie poddaje. Ona tak jakby ci mówiła. Zwolnij, przyspiesz. Jak docierasz, to też powolutku. Tutaj robimy wszystko powoli. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o docieranie, przy temperaturze 15 stopni, tak jak mam teraz, 5 minut to jest maks. 5 minutek, czyli się nie śpieszysz, na panel sobie zarzucisz, coś tam sobie wybierzesz mikrofibrę i powoli ściągasz ją. Ściągasz. Jak czujesz, że ci się marzy, to znaczy, że uzupełniła ci się mikrofibra, wtedy należy odwrócić mikrofibrę i znowu zbierać. Dotąd aż przestanie ci się smużyć. Najlepiej, moim zdaniem, dwie mikrofibry. Jedną zbierasz, drugą docierasz i poezja. Ja akurat tutaj. No, materiału widzisz, no wiele nie poszło. Elemencik można powiedzieć, że tak zrobiłem tylny błotnik. O! Przy jednej mikrofibrze, więc tutaj na drzwi proponowałbym może dwie. Porównanie tych dwóch powłok. Wiesz co? Jedna i druga jest bez problemu. To wszystko zależy, co lubisz. Czy chcesz mieć czysty połysk, czyli jasne lakiery, jeżeli chodzi o jedynkę, czy na czarnym chcesz delikatne maskowanie z mokrym uderzeniem. To dwójeczka. Mnie osobiście lepiej podoba się dwójka. Z tego względu, że ta jej tłustość i to uderzenie, ja lubię mokre. Tak jak Light właśnie. Tak jak Kencode Evo. No, dokładnie tak właśnie. Takie uderzenia mnie kręcą. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Fenomenalny produkt. Cena, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ciężko mi się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że nie jest droga, bo naprawdę, bo tam widziałem, chyba butelki są potężne, więc cena może być też zaporowa. Wydajność. Wiesz co? Obawiam się. Podejrzewam, że dwójeczką przez swoją oleistość zrobię więcej niż jedyneczką. Z tego względu, że jak zaaplikujesz, to jedziesz i jedziesz. Niekończąca się historia. Naprawdę. No dobra. Super powłoka. Dzięki, że mogłem ci ją. Raczej, dzięki Tomasz chyba bodajże, tak. Że mi ją wysłałeś, naprawdę, i że mogłem się nią pochwalić. Fantastyczny produkt. Będę chciał kiedyś, jak przyjedzie do mnie auto, zrobić jakąś część na aucie. Może na swoim jakiś kurczę panel, bo czuję, że tutaj wydobycie ziarna będzie level mistrz. Bo z reguły produkty właśnie, które tak przyciemniają, robią taki mokry efekt, pięknie wydobywają ziarno, a ja uwielbiam ziarenko na lakierze. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzia. A, jeszcze jedna rzecz. Standardowo, słuchaj. Na końcu filmu
myślę, że po jakiś kurczę tygodniu, dwóch zarzucę na auto, zobaczysz cropping, a w propozycji filmu oczywiście na samym końcu postaram Ci się pokazać, jak powłoka, bo to jest dzisiaj u mnie jest 5 października, jak powłoka wygląda po 7 miesiącach, bo filmik pojawi się bodajże chyba w połowie kwietnia. Hej!